Hey, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu Kurs Forex. Jest to lekcja numer jeden, w której skupimy się przede wszystkim na podstawach takich podstawowych zagadnieniach, które musisz znać, zanim rozpoczniesz inwestowanie na prawdziwych rynkach. No i co. Na wstępie informuję, że to nie jest żaden cykl promocyjny, w sensie nie zamierzam reklamować jakiegoś konkretnego brokera. Znaczy, no będę używał swojego brokera, którego używam na co dzień, ale to nie jest, wiesz, sponsorowane, że ten broker przyszedł do mnie, powiedział mi, panie Mateuszu, zrób pan tutaj jakiś cykl, pokaż pan, że to jest łatwe i tak dalej. Nie, nie zamierzam tego robić. Inwestowanie na rynkach walutowych jest naprawdę bardzo trudne. To jest coś, co wymaga ogromnej ilości pracy, dobrej psychiki w tym sensie, że, no nie to, że masz być, wiesz, wariatem czy coś, tylko wymaga to tego, żebyś yy, no, po prostu potrafił podejmować decyzje pod presją, żebyś potrafił yy, zarządzać ryzykiem i tak dalej, tak dalej, żebyś nie reagował impulsywnie na niektóre sytuacje na rynku. Tak więc reasumując, Forex jest dla osób, które mają jaja i tu nie chodzi tylko o mężczyzn, ale chodzi przede wszystkim o to, yy, że musisz umieć działać pod presją, tak? Yy, no i to tyle, jeżeli chodzi o wstęp, myślę, że możemy przejść dalej. No, i dobra, więc, o, oczywiście, opieram się na artykule z mojej strony internetowej, do której masz link w opisie. Tutaj masz już aktualnie e, dwie lekcje. W poniedziałek pojawi się lekcja numer 3 z tego cyklu, więc, no, masz tutaj troszeczkę do przodu. Więc, jeżeli chcesz, możesz sobie wejść, poczytać tak itd. itd. E, tak, więc, tak więc temat numer jeden czyli gdzie założyć konto e, słuchaj, no to jest dosyć kontrowersyjna sprawa ponieważ jeżeli ktoś w internecie poleca jakiegoś brokera, to od razu to musi mieć jakieś złe intencje i tak przeważnie jest, w sensie takim, że jeżeli wejdziesz sobie na internetu i poczytasz o tym no to, to często jest tak, że ktoś poleca jakiegoś brokera i przy czym mówi, że jaka prosta strategia jaka miliony w tydzień no, no wiesz że co chodzi, prawda? No takie coś nie istnieje tak więc e, ja tu polecę tobie mojego brokera e, mam nadzieję, że uznasz to za uczciwe, no bo zamierzam powiedzieć tobie fakty jakie są aniżeli mówić tobie, że to jest mega łatwe tak więc tutaj u góry widzisz trzech brokerów, którzy są takimi typowymi bro brokerami Z... zaraz podam tobie różnicę między typowym brokerem a nietypowym brokerem i tym nietypowym brokerem jest IQ Option, to jest broker którego ja używam jest to broker, który jest, że tak powiem, troszeczkę inaczej podchodzi do forex niż, niż, te, niż, ci powyżsi, niż ci powyżsi brokerzy. Dlaczego? Dlatego, że nie używa takiej skomplikowanej terminologii. Teraz uwaga, przykład z życia wzięty. Jakieś 4 lata temu, kiedy zaczynałem interesować się forexem, no bo tak to było, zacząłem interesować się forexem, ale no nie udało się, po prostu było to zbyt skomplikowane, ponieważ. Zarejestrowałem się bodajże na XTB, w każdym razie u któregoś z tych polskich brokerów i problem był taki, że nie rozumiałem kompletnie nic, no bo wchodzę na tą platformę i tam jest napisane jakiś spread, jakiś, jakaś cena ask, jakiś bid, jakiś lot, jakiś pips, o co chodzi, co to w ogóle jest, nie, nie wiedziałem o co chodzi, więc zrezygnowałem z tego i wybrałem opcje binarne, które były po prostu o wiele łatwiejsze do zrozumienia dla przeciętnego Kowalskiego, prawda, więc jeżeli chcesz wejść w Forex, no to uważam, że najlepszą opcją dla osoby, która nigdy nie inwestowała jest IQ Option, ponieważ tutaj nie ma takiej terminowej, tutaj masz po prostu, wiesz, procentowy wzrost, procentowy spadek, a procenty każdy ma w szkole, więc chyba każdy rozumie jak to działa no i tyle oczywiście wszyscy ci brokerzy są licencjonowani są niebezpieczni, aczkolwiek były ostatnio jaja z XTB i trzeba to zaznaczyć, poczytaj sobie to w internecie było o tym głośno, nie będę teraz o tym, o tym wspominał kiedy zarabiam, a kiedy tracę. Otóż o co chodzi? Otóż chodzi o to, w jaki sposób naliczone są zyski i straty podczas inwestycji, oraz czy możesz wpaść w ujemny depozyt w tym sensie, że możesz mieć długi. Bo to jest często zadawane pytanie. Tak więc, kiedy zarabiam, a kiedy tracę? Słuchaj, jeżeli masz swojego brokera, no to jest IQ option właśnie. To, to jest ten broker, który tobie pokazał, którego, o którym tutaj mówiłem. No i słuchaj, no i powiedzmy zagrywamy sobie na wzrost od tego momentu, tak? Pyk na wzrost. To no nie będę teraz zagrywał, choć to jest demo, więc pyk mogę zagrać na wzrost. Um, no i co? No i masz tu pokazaną opcję otwartą powyżej aktualnego, aktualnej, aktualnej ceny. <laughs> Zaraz też wytłumaczę dokładnie o co chodzi. No w każdym razie, im bardziej cena teraz wzrośnie, tym większy zysk będzie. Teraz jestem, jestem, jestem na stracie minus 2%. Ale jeżeli cena wzrośnie, wiesz, na przykład do tego poziomu tutaj, to widzimy, że tutaj, tutaj zrobił już 2%, wyżej to jest, tutaj zrobię jakieś 6% i tak dalej, i tak dalej. Tak więc im bardziej cena rośnie, im bardziej cena idzie w kierunku, który założyliśmy, tym bardziej zarobimy. I tutaj nie ma limitu zysku. Możesz zarobić tutaj. Tysiące procent pod warunkiem, że oczywiście masz fuksa, bo wiesz, masz jakąś informację, że coś tu się wydarzy na przykład, tak? E, oczywiście to działa też w drugą stronę, im bardziej cena spadnie w tym przypadku, tym więcej stracę. Tu jest straca 8% e, dalej tam straciłbym pewnie 10 i tak dalej, tak dalej, więc e, to jest naliczone stopniowo e, od tego, jak bardzo cena wzrośnie e, lub spadnie, e, oczywiście to zależy też od tego, w jakim kierunku zagrywamy, no bo wiadomo, jeżeli zagrabym na spadek, no to strata byłaby, kiedy cena szłaby do góry, prawda? To jest chyba logiczne. No i teraz pytanie dlaczego? Dlaczego w tym miejscu otworzyła się pozycja, a nie tam, gdzie była aktualnie cena? No i tu właśnie pojawia się informacja czym jest ask oraz czym jest bidy. Ask to jest cena kupna. Cena kupna zawsze jest troszeczkę inna niż aktualny ruch ceny. I tak samo jest z ceną bidy, prawda? To jest cena sprzedaży. Więc jeżeli teraz zagrabam na spadek, no to widzimy, że ta nie pojawi się nam gdzieś tutaj, o tam, gdzie ta linia się pojawia, prawda? Ona jest sporo poniżej aktualnej ceny. I ogólnie przyjmuje się, że najlepsze pary walutowe to są, to są pary walutowe, na których spread, bo ta różnica między kupnem a sprzedażą, spread to jest właśnie ta strefa tutaj, o widzisz, takie dwie się powiem, to jest ta strefa, to jest spread. To tam, gdzie spread jest najmniejszy, to są najlepsze pary walutowe. Tak się przyjmuje, ponieważ yy, mówi się, wiesz, że cena musi zrobić sama na siebie, tak? Że cena musi zrobić najpierw na, bro na brokera, że pozycja musi zrobić na brokera najpierw, więc yy, no, cena musi <ścoughs> troszeczkę yy, bardziej wzrosnąć, wzrosnąć tak naprawdę, więc albo spaść. Tak więc yy, to jest, yy, tak więc reasumując, to jest cena ASK. Ta linia tutaj, o, to jest cena ASK, to jest cena bid. ASK, bid, ASK, bid. A to, te dwie linie razem, to jest spread, ta różnica jakby, to jest spread między tymi, różnica między tymi dwoma liniami, to jest spread właśnie. I spread bardzo często jest podawany u brokerów, czy on jest zawsze podawany u brokerów i tu masz podane, sortować może sobie po spreadzie na przykład i na tej parze walutowej jest najmniejszy spread, e, czyli po prostu ta różnica między tymi, e, ta, ta odległość między tymi tymi dwoma liniami będzie po prostu e, mniejsza i taka para, para walutowa jest po prostu lepsza do inwestowania. No dobrze, więc wytłumaczyłem to. Kiedy zrobiłem kiedy tracę, wytłumaczyłem, to już czym jest lewa dźwignia. No właśnie, to jest sprawa bardzo ciekawa i na tym się opiera każdy, każdy trader. Tak więc lewar, czy też dźwignia, czy też mnożnik, bo są różne nazewnictwa, tutaj akurat jest mnożnik, jak widzisz, jest różny. W Polsce aktualnie jest to 1 do 100, aczkolwiek weszła niedawno ustawa i niestety będzie to ograniczone do 1 do 30 tylko dla najpopularniejszych par walutowych, więc jest to ogromny cios dla, dla, dla traderów. No, ale no cóż, co, cóż my moze, możemy zrobić? Chyba nic, więc no, trzeba się z tym pogodzić. W każdym razie, jak to działa? A mianowicie lewar jest to pożyczka od brokera, która polega na tym, że po prostu nasza inwestycja jest mnożona razy ileś, więc jeżeli lewar wynosi 1 do 100, to znaczy, że nasza, nasza stawka, z jaką zagrywamy, na przykład 100 dolarów, jest mnożona razy 100, czyli 100 razy 100 równa się 10 tysięcy, czyli to tak samo jakbyśmy zagrali 10 tysięcy dolarów, prawda? Więc taka pożyczka jest bardzo przyjemna, aczkolwiek to też działa, wiesz, opusiecznie. To możemy albo bardzo szybko stracić, albo bardzo szybko zarobić. No, ma to swoje zalety. Jeżeli umiesz używać lewara, to naprawdę jest to fajna sprawa i radzę używać go, bo bez lewara będzie ciężko. W każdym razie, pozwolę, to, że tobie to wytłumaczę. Tworzymy sobie jakieś inne okienko, na przykład to i... Zobacz, mamy tu ustawiony lewar razy 1, czyli jeżeli otworzymy pozycję za 100 dolarów, to ona będzie warta 100 dolarów. Nie będzie pomnożona razy nic, po prostu będzie razy 1, czyli tyle samo, tak? I zobacz teraz, jak bardzo cena musi wzrosnąć, żeby zarobił 3%. Spójrz na to. Tu masz dopiero 0,25. Ja tu muszę jeszcze zmienić interwał, no bo nie mogę tak bardzo oddalić. Żeby cena wzrosła o 3%. Co nam się zrozumieć, naprawdę bardzo dużo, tu jest 2%. No, jeszcze muszę bardziej e, ten interwał zwiększyć. Damy sobie 2 godziny. Jeszcze nie sięgam no cholera jasno. No. E, damy sobie jeden tydzień. No to jest tutaj, widzimy, cena musi, musi wzrosnąć naprawdę bardzo dużo i to jest ogromna zmiana. W ciągu tygodnia średnia zmienność to jest jakieś mniej więcej, nie wiem, 1%, 2% i to też nie oznacza, że w ciągu dwóch tygodni cena wzrośnie do, do poziomu 3%, bo ona musiałaby trendować cały czas, ona, wiesz, się waha. Tak więc bez lewara będzie ciężko, dlatego też jeżeli użyjesz lewar razy, razy nie wiem, 50, no to widzimy, że na tym etapie, otóż to już jest zysk 120%, 300% i tak, dalej, i tak dalej, razy 100, no to jest jeszcze więcej, bo to jest 600% i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, um, tak więc no, tylko lewarę, ten lewar radzę używać, ponieważ jest to po prostu przydatne i tyle. Reasumując, podsumowując temat dźwigni, dźwignia jest to pożyczka od brokera, która po prostu przyspiesza naszą transakcję. W tym sensie, że jeżeli zagramy za 100 dolarów, no to tak naprawdę ta pozycja jest warta razy lewar, czyli np. razy 25, razy 100, razy 50, i dzięki temu cena szybciej zyskuje na wartości. Jeżeli cena wzrośnie faktycznie na przykład o 1%, tak wiesz, fizycznie o 1%, tak jak pokazałem tobie, na lewarze, razy 1, że cena wzrośnie faktycznie o 1%, gdzieś to może będzie dobrze widać, powiedzmy o 3%, tak? Że cena wzrośnie o 3% bez lewara, a jeżeli użyjemy lewar razy 50, to tak naprawdę wzrośnie o 154%, tak? No chociaż to tłumaczę w miarę jasno. Po prostu lewar pomnaża nam wartość inwestycji, dzięki czemu przy takim samym ruchu ceny zrobimy po prostu kilka, kilkadziesiąt razy więcej, no bo jest ten lewar, prawda? I tyle. No i teraz pojawia się pytanie, czy możesz wpaść wujemny depozyt? No bo, no wiadomo, lewar jest większy, więc szybciej można wezerować konto. I, ta, I tak, kiedyś było tak, że faktycznie można było wpaść w ujemny, w ujemny depozyt i takie sytuacje miały miejsce, można było się zadłużyć, aczkolwiek brokerzy bardzo często wiesz, robiły, robili zabezpieczenia, żeby taki, takie sytuacje nie miały miejsca, więc no, już nie można tego zrobić, ponieważ weszła już oficjalna ustawa, że brokerzy muszą prowadzić ograniczenia, że jeżeli cena spadnie, jeżeli wartość transakcji spadnie, to chyba tam do. Chyba minus 80%, że stracisz 80% kapitału, to ta pozycja automatycznie zamyk zamyka na tyle. Yy, więc odpowiedź jest krótka. Już nie można tego zrobić i tyle. Już nie wpadniesz w depozyt i tyle. Tutaj w przypadku Kiopszenia jest tak, że jeżeli tworzysz pozycję za 100 dolarów, to możesz stracić maksymalnie 100 dolarów i tyle. To jest wszystko. Yy, więc jeżeli masz w depozycji 38 tysięcy i zainwestujesz 1000, no to stracisz maksymalnie 1000, nie więcej. I to jest wszystko. Yy, no i tak to działa. Czy mamy tam dalej jakieś tematy? Ask, bid oraz spread. To już wytłumaczyłem. Dlaczego ludzie tracą na forex? To już jest temat bardziej filozoficzny, no bo wiadomo, to wynika z bardzo wielu zmiennych, ale przede wszystkim, moim zdaniem, to wynika z psychiki. Tak jak powiedziałem na wstępie, ludzie nie radzą sobie po prostu z emocjami, ludzie nie radzą sobie z tym, że cena zawraca i nie idzie w zgodnie z ich założeniami i kończy się to na odsprzedaniu pozycji ze stratą, a potem okazuje się, że cena jednak idzie w tym kierunku, w którym miała iść, tylko stworzyła korektę i tak dalej, tak dalej. Tak więc w, moim opiniu, w mojej opinii wynika to z tego, że ludzie po prostu nie radzą sobie z emocjami i, i tyle, i tyle. nie mają też planu działania, w tym sensie, że słuchaj, jeżeli inwestujesz, to musisz wiedzieć, co zrobić, kiedy zarabiasz, co robisz, kiedy tracisz, jeżeli nie masz takiego planu, no to gubisz się, a jeżeli się go nie trzymasz, to już w ogóle jest to idiotyczne, no bo po co ci ten plan, skoro się go nie trzymasz dlatego też yy, słuchaj no na papierze strategia zawsze wygląda dobrze pod warunkiem że się tego trzymasz tak jeżeli masz strategię która działa która która sprawdziłeś która funkcjonuje i ty potem otwierasz pozycję i potem łamiesz zasady tej strategii tylko dlatego że no nie wiem czy jesteś zestresowany czy coś no to, to nie ma sensu po prostu wtedy tracisz pieniądze w głupi naiwny sposób i tyle yy, po prostu trzeba mieć trzeba mieć plany się go trzymać sztywno i, i, i to jest koniec kropka Um, tak więc to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z tego cyklu, może być troszeczkę przydługi, mam nadzieję, że materiał się tutaj podobał, e, Postaram się to nagranie pociąć tak, żeby nie było zbyt, zbyt długie to wszystko, no bo uważam, że materiały 10-15-20 minut to jest takie idealne, e, więcej to już jest przesada i samemu mi się nie chciałoby tego oglądać, więc y, to tyle, do usłyszenia, no i cześć.